Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy tutaj przykład 211, w której właściciel przyjechał autem na sprawdzenie, żebym mu tak zerknął tylko w zawieszenie, bo coś stuka, a okazało się, że jest tu troszeczkę więcej do zrobienia, co wam za chwilę pokażę. Jest to ta sama 211, która pojawiła się na shorcie, czyli na tym takim krótkim filmiku, który całkiem niedawno wrzuciłem. A co będziemy tutaj robić, to właśnie teraz wam pokażę. Pomijając już fakt, że końcówki drążków w tym aucie praktycznie nie istnieją, bo to właśnie stukało panu w zawieszeniu, że filtr paliwa wygląda, jakby wyciągnięto go ze śmietnika i prawdopodobnie jest jeszcze oryginalny z 2004 roku, że pasek osprzętu woła o pomstę do nieba przynajmniej od 2 lat i to, że tylna lampa wklejona jest na silikon sanitarny, bezbarwny zresztą, w dodatku niedbale, no i jest jeszcze połamana, także niedługo pewnie będzie trzeba ją wymienić. To wisienka na torcie, moi drodzy, jest tutaj, czyli na 4. wtryskiwaczu. Niektórzy mówią na to czarna śmierć, ja osobiście nazywam to czarnobylit. I tego będzie dotyczył dzisiejszy odcinek. Nie przeciągając, zapraszam do oglądania. A więc tak, no, czarna śmierć, czarnobylit, możecie to nazywać jak chcecie. Skąd to się bierze? Bierze się to, moi mili, z zaniedbania głównie, bo to słychać, gdy uszczelka pod wtryskiem, taka miedziana podkładka pod wtryskiem, zaczyna puszczać, to słychać takie charakterystyczne cykanie. I nie czarujmy się, takie coś powstaje tylko przez zaniedbanie. Tutaj klient, no, niestety mocno szczędzi. No i słuchajcie, taki mały przerywnik, bo się okazało, że klient tak naprawdę nie jest tak do końca sknerą. Troszeczkę w tym może mojej winy, bo tak go przedstawiłem. Generalnie tutaj zaszła gruba pomyłka. Został chłop oszukany po prostu przez sprzedającego samochód. Kupił to auto niedawno, kupił tą 211 niedawno. Nawet w książce serwisowej był wpis, że auto jest po serwisie. Pełnym serwisie, łącznie z wymianą filtra paliwa, filtra powietrza. No fajnie, chłop myślał, że to ja go chcę oszukać, a jak mu pokazałem filtr powietrza, zresztą może nawet ten filtr powietrza jeszcze znajdę i go wam pokażę. Słuchajcie, to jest filtr powietrza, który był zamontowany w tej właśnie niebieskiej 211. I no wystarczy, że takie coś zrobiłem i to gościowi wystarczyło na potwierdzenie moich słów, że tam żaden serwis nie był nigdy zrobiony. No może nie nigdy, ale no dawno. Filtr jest Boscha, nie widzę na nim żadnej daty, nie wiem jak tutaj datę kodują na tych filtrach. No niektóre filtry mają datę wypisaną, ten nie ma, no ale to chyba nie wymaga więcej komentarza. Także jak pan zobaczył tylko ten filtr powietrza, to już wtedy nie było dyskusji, już wtedy była wymiana filtra paliwa, wymiana filtra powietrza, olej, filtr oleju. Generalnie umówił się ze mną jeszcze na wymianę oleju w skrzyni biegów, gdyż no też niby jest wbita, ale no ja tak nie oglądałem tego szczególnie, ale wydaje mi się, że tam nic nie było dotykane. Także no tak to, moi mili, jest nieraz, czasami pochopnie osądzamy, zresztą inaczej się tego chyba nie dało osądzić, bo sami w komentarzach daliście czadu, naprawdę daliście czadu, wyzwaliście go od dziada, że ma wypierdalać, że mam go wykopać za bramę. Ja wychodzę z troszeczkę innego założenia, każdemu trzeba dać szansę. Zwykle ja na tym za dobrze nie wychodzę, chociaż staram się już, jeżeli są jakieś droższe naprawy, to po prostu kasować z góry, przynajmniej za części, żeby nie być w plecy. Pan ma jeszcze przyjechać się rozliczyć, bo już auto zabrał. Miejmy nadzieję, że przyjedzie. Jeżeli nie, to oczywiście was o tym poinformuję. Trochę głupio wyszło, co? Sami mu pocisnęliście. Zresztą ja też już miałem na niego cały wachlarz epitetów przygotowany. No nie, nie jest tak do końca sknerą. No chyba, że nie zapłaci, no to wtedy lecimy z dziadem. A tutaj co robię, moi mili? Tutaj będę rozbierał ten silniczek na części pierwsze. To jest OM646 z 211 poliftowej.
w którym nie wiadomo co się stało, ale no strasznie dymi, strasznie wali, strasznie puka. Podejrzewam, że nie ma tłoka. I już widzę tutaj fajne rzeźby. Pokażę Wam to, jak to jest z tymi mechanikami, ale to będzie temat, myślę, że na osobny materiał. Dobra, wracamy do odkuwania wtrysków. Piękny czarnobylit, bardzo długo się to tu zbierało, jest bardzo twarde, ale jeszcze to cykanie słychać, trochę odłazi. Słuchajcie, ja nie będę tutaj za dużo pieprzył w tym odcinku, zrobię Wam po prostu takiego ładnego timelapsa. Tutaj sobie ustawiłem kamerkę, mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Także moi drodzy, zapraszam do oglądania tej nierównej walki. Chyba czas na małe podsumowanie. Po długim timelapsie tylko dzisiaj, mało gadałem, ale zaraz to nadrobię. A więc tak, wtrysk numer 4 odkopany, co zresztą widzieliście, mam nadzieję. Wtrysk numer 3 poprawiony, bo też już zaczynało się tam coś dziać, chociaż jeszcze nie było wycieku. Zaraz Wam pokażę podkładki i co tu się jeszcze działo. Filtr paliwa wymieniłem. Filtr powietrza wygląda jak gówno. Powiem mu, że trzeba go wymienić, jak będzie chciał, to wymienimy, jak nie, no to trudno, jego auto, jego odpowiedzialność. Klient troszeczkę specyficzny, choć co dziwne, na zrobienie tych wtrysków zgodził się bez szemrania. Nie negocjował ceny, wszystko ok, dobra, rób, jak trzeba to rób. No, szkoda, że przy serwisie tego nie powiedział. Co więcej, jeszcze były w troszeczkę agonalnym stanie wężyki od zasilania filtra paliwa. Wężyki tutaj zasilające diesla. No nie wymieniałem ich, po prostu je troszeczkę skróciłem. No nie wygląda to zbyt ciekawie, ale no, podziała dłużej niż
Przynajmniej nie cieknie. A ciekło? To jeszcze nie jest koniec, moi drodzy. Ja nie będę wam tego nagrywał, bo nie będę tego robił u siebie, tylko pojadę po prostu na myjnię i tak troszeczkę po cichaczu spryskam to ostrą chemią. Umyję to myjką pod wysokim ciśnieniem. Dodatkowo jeszcze tutaj wiązki, nie wiem czy było widać to na timelapsie, zaraz wam to pokażę, a może od razu wam to pokażę. No i tutaj myślę, że to widać dość dokładnie. Tutaj te wiązki, te przewody powinny być w takich otulinach. Niestety czarna śmierć, czy tam czarnobylit, czy jak wy to tam nazywacie sobie, zjadło te otuliny i no ja tutaj po prostu no nie mam takiej dokładnie takiej samej, nie będę też szpinów tutaj wydzierał i zakładał nowych. To miało być budżetowo zrobione, także po prostu owinę to taśmą parcianą i powinno to wytrzymać bez żadnych tam problemów. No jak widzicie, tutaj mamy śrubki nowe, tu wszystko wyczyszczone, wtryski, pokażę wam wtryski jeszcze. Wtryski odszczurzone, tu wszystko odkopane, tu z plastików nie skrobałem. No ja to generalnie, jak jest taka narośl, taka duża, to biorę po prostu mały młoteczek plastikowy, mały śrubokręcik i pomalutku to się odkuwa. Chemią owszem można, ale jak jest jak nie ma aż tak dużo, to wtedy tak. Dobra, przejdźmy sobie do fantów, które mi tu zostały. Ja sobie tylko rękawiczki ubiorę. Dobra, myślę, że jedna rękawiczka wystarczy, więc tak, no na szczęście nie ukręciły się śruby. Udało się je wykręcić bez problemu. To jest podkładka, która sprawiała najwięcej problemów. Zobaczcie, ona jest totalnie wypalona. Ona nie istnieje. Mamy ostrość? Mamy ostrość. I no nie miało prawa to działać. To jest podkładka z wtrysku numer 3. Jak widzicie, ona już tak ledwo, ledwo. Za chwilę już by się coś działo. No miało być budżetowo, także nie robimy wszystkich czterech. Tutaj węże od filtra paliwa były po prostu sztywne już i no należałoby je wymienić po czasie, po długim czasie. Ten był w ogóle, na filtrze były skręcone tymi opaskami takimi, o takimi. Ja też czasami je stosuję, jak awaryjnie nie mam tych oryginalnych sprężynowych. Aczkolwiek no to jest błąd, szczególnie jak właśnie jest tak skręcone do oporu. Chyba, że po prostu ciekło i skręcali aż przestało lecieć. Co, no widzicie, skończyło się tym, że wąż jest śmietnik. Tu mamy drugą jego część. Ciekawostka, filtr paliwa oryginalny, ale jest na nim data 21 maj 2008, także od 2008 ten filtr jeździł w tym aucie, co zresztą widać po nim, w jakiej jest pięknej kondycji. Syf kiła i mogiła. Teraz jeszcze taka może ciekawostka, nie ciekawostka. Jak ja sobie radzę na przykład z wyczyszczeniem gwintu od łapy trzymającej wtrysk. Słuchajcie, biorę sobie śrubę starą, tylko starą. Przepierdzielam ją całą narzynką, żeby nie było na niej syfu, kleju i tak dalej. A następnie biorę kątówkę i nacinam ją wzdłuż delikatnie, a na końcu robię takie coś i kilkukrotnie ją wkręcam, wykręcam, wkręcam, wykręcam i ona tym, że jest nacięta, zawsze coś tam z tego gwintu wybierze i zawsze coś tam pomoże. Można by to było zrobić gwintownikiem, ale no na nieszczęście gwintowniki moje coś mi się zdekompletowały i nie znalazłem tego odpowiedniego długiego gwintownika. Także to mamy to. Oczywiście gniazda zostały. Tu mamy zestaw do frezowania gniazd wtryskiwaczy. Oczywiście gniazda zostały wyfrezowane. Same wtryski też zostały potraktowane takim o czymś. Wtryski zostały oczyszczone szczotką drucianą, a końcówki wtrysków zostały po prostu odmoczone w płukance. Nie to, żebym reklamował, ja po prostu takiej używam. Pasek też został wymieniony. Bo jak widzicie, jest w stanie agonalnym. No i co jeszcze? O, tutaj mamy frez właśnie do frezowania gniazd wtryskiwaczy. Zaraz on pójdzie z powrotem do skrzyneczki i sobie będzie czekał na następną taką robótkę. Zestaw do wyciągania wtryskiwaczy. No troszeczkę się z nim poszarpałem, na timelapsie tego nie widać, ale no walczyłem z nim trochę, bo siedział grubo. No i samo odkuwanie też troszeczkę trwało. Jakbyście to odkuwali, mieli taką samą sytuację. O, zobaczcie, tu jest ta otulina, o której mówiłem. Ona się po prostu w rękach rozpada. Zrobiła się miękka. Jakbyście kiedyś odkuwali
czarną śmierć, moi drodzy, i bawili się w takie rzeczy, to koniecznie, moi drodzy, okularki. Z doświadczenia wam to mówię, a nie, że się tutaj mądruję, bo kiedyś przy takim odkuwaniu dostałem w oko i skończyło się u okulisty, niestety. No i co? No i to chyba tyle. Ja tutaj jeszcze w tym aucie mam troszeczkę do zrobienia. Jeszcze wymienię olej, filtr oleju, zobaczymy w jakiej będzie kondycji, też pewnie będzie z 2008 roku, pewnie daty nie znajdę. Jak znajdę, to wam pokażę. Także nie przeciągając, ja się biorę dalej za pracę, a wy trzymajcie się ciepło. Hej!